kanał lewy, kanał prawy. Mam nadzieję, że słyszymy się dobrze, choć pogoda nie zachęca do tego, abyśmy z uśmiechem kroczyli przez miasto, bo jakoś tak na Kociewy ludzie smarkają, kaszlą, są tacy przygnębieni. O co chodzi? Czyja to wina? Myślę, że na pewno nie z pewnością nas, czyli wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Cześć, Starogard. Dziś będziemy rozmawiać na temat szlachetności i na temat taki, aby komuś zrobić coś dobrego. Sprawić, aby się uśmiechnął, aby mu pomóc przeżyć. Mam wrażenie, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą najtrudniejsze i najdroższe z tych wszystkich, które mamy. Ale Szlachetna Paczka polega na tym, żeby nie brać, tylko dawać. Zgadza się. Michał Hinz, lider Szlachetnej Paczki, oraz Paulina Schulz, Super W Szlachetnej Paczki. Paulina Schulz, liczyłaś już, ile razy prezentowałaś wiadomości sportowe w Radiu Starogard? Zdecydowanie nie liczyłam tego, ale robię to z przyjemnością co poniedziałek. A ja z przyjemnością zapowiadam 94. program Porozmawiajmy o Starogardzie. Grzegorz Kochański, zostańcie koniecznie z nami. Każdy piątek premierowo na antenie naszej stacji na 89.8 oraz na stronie radiostarogard.fm możecie posłuchać audycji, którą przygotowujemy wspólnie z Urzędem Miasta. Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś młodsi ode mnie, na czerwono ubrani, uśmiechnięci na co dzień. Wolontariusze, prezesi, szefostwo. Jak to można usystematyzować, nazwać? Czym dokładnie jest Szlachetna Paczka? Gdybyśmy mogli powiedzieć o pokrótce, o historii, o tym, ile lat już działa, ilu osobom pomogła? Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w całej Polsce. Działa w naszym kraju od 2001 roku i założycielem projektu tego, żeby pomóc ludziom, był ksiądz Jacek Stryczek. Kiedyś nazywało się to Świąteczna Paczka, ale dopiero od 2003 roku zmieniono nazwę na Szlachetna Paczka. I tak też to funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jakby takim stowarzyszeniem, które jest odpowiedzialne za projekt Szlachetna Paczka, jest Stowarzyszenie Wiosna, która działa na co dzień w Krakowie, tam jest siedziba. I w sumie wbrew pozorom nie zajmujemy się tak naprawdę robieniem samych sobie paczek, bo to, że my je wręczamy podczas Weekendu Cudów, to nie jest nasz konkretny cel, żeby do danej rodziny, która potrzebuje tego wsparcia, tą paczkę dostarczyć. Paczka jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, czyli takimi osobami, którymi jesteśmy my, którzy te rodziny odwiedzają, którzy poznają ich historię dnia codziennego, te przykre i też te dobre strony rodzin, które są, a także praca z darczyńcami, czyli z tymi wszystkimi ludźmi, którzy na co dzień, podczas kiedy jest otwarcie bazy, o której będziemy rozmawiać później, wybierają te rodziny i to oni właśnie tworzą te prezenty i to oni właśnie pomagają tym rodzinom w potrzebie, czyli to oni tworzą te wszystkie potrzeby, które rodzina, tak bym powiedział, że złoży w takim raporcie, rozmowie z wolontariuszem Super W. Jeżeli miałbym powiedzieć, jakiej ilości paczka pomogła ludziom potrzebującym w 2021 roku, to mogę powiedzieć, że to było ponad 70 tysięcy rodzin w całej Polsce. Łączną wartość paczek, które zostały dostarczone do wszystkich potrzebujących z raportu biedy, który przygotowała Szlachetna Paczka, to jest ponad 70 milionów złotych, więc to jest ogromna kwota, która została... Ale momencik, ta kwota to jest kwota, która pochodzi z jakiejś dotacji, od państwa, od prezydenta, czy właśnie, co to jest za kwota? Kwota to jest to, co tak naprawdę ludzie, darczyńcy włożyli w tą paczkę, w te prezenty, które przygotowywali dla wszystkich potrzebujących rodzin, bo darczyńca, jeżeli wybierze już rodzinę z bazy rodzin, on otrzymuje jakby taki pakiet informacji, gdzie są napisane wszystkie potrzeby rodziny. Są to artykuły żywnościowe, artykuły chemiczne, ubrania, buty, opał, jakieś artykuły RTV AGD, które są czasami potrzebne, wyposażenie domu, czasami nawet przemalowanie domu, jeżeli zdarzyło się jakieś zdarzenie losowe. No właśnie, czy usługi też w tym się pojawiają i ktoś ocenia wartość takiej danej paczki? Jeżeli chodzi o same usługi, na zasadzie, że przyjdzie ktoś i jakaś firma i wymaluje dom, to nie do końca tak to wygląda. Zadaniem wolontariusza, czyli Super W, jest jakby tak tę pomoc przygotować, żeby tych usług jednak nie było, żeby jednak wykonał ktoś tą pracę wolontarystycznie, bądź ofiarował na przykład voucher o jakiejś wartości, którą można zrealizować w danej firmie.
A powiedz mi jeszcze, czy szlachetna paczka na terenie naszego powiatu, powiatu czy miasta, jak to jest dzielone, jeśli chodzi o funkcjonowanie, czy szlachetna paczka powstała w każdym mieście w tym samym czasie, czy one mają różne daty, różne lata? Jeżeli chodzi lata? O rejony, tak. Właśnie, bardzo trudne słowo. Podział administracyjny. Zgadza się, dzięki. Jakby nasz rejon to jest powiat starogardzki, więc my zrzeszamy wszystkie rodziny z powiatu starogardzkiego i to jest jakby tak połączone w ten sposób, taki podział jest, ale tak naprawdę w każdym większym mieście w naszej Polsce tego rodzaju rejony powstały, a także w tych mniejszych miejscowościach. To wszystko zależy od tego, czy w danym mieście, miejscowości znajdzie się tak zwany lider, który pociągnie za sobą wolontariuszy i mógłby stworzyć dany rejon, w którym będzie mógł pomagać. Lider czy Super W? Kto jest ważniejszy, jeśli chodzi o szlachetną paczkę? Dla mnie zawsze Super W, bo gdyby nie Super W, to nie byłoby lidera. A Paulina to jest bardziej Super P jak Paulina. Jeśli chodzi o szlachetną paczkę, mówiliśmy jakiś czas temu w rozmowie z tobą, tak, słuchaczom, że szukamy rodzin, które można wytypować. Z biedą jest różnie, bo osoby, którym źle się wiedzie, które są biedne, straciły pracę, nie mają pieniędzy, jak zapłacić rachunków, one siedzą cicho, skromnie, nie chodzą i nie proszą. Są takie osoby, które przychodzą do ośrodków pomocy społecznej, ja teraz nie kategoryzuję, tylko mówię o incydentalnych przypadkach, albo nawet może o większej skali. Nie prowadziłem badań. 30-kilkuletnia kobieta idzie i ona mówi: proszę pani, ja potrzebuję zasiłku, ale dlaczego? Pani nie pracuje. No nie, nie pracuje, ale po prostu trudno z tego zasiłku, który mi dajecie, wyżyć. Muszę pójść do pracy i ona nie wie, co ma zrobić. To są bardzo trudne dylematy. My też mamy tego rodzaju historie, które się spotykają w sumie tak naprawdę prawie codziennie, bo czy to telefony od osób potrzebujących z informacją, że to właśnie: proszę pana, dlaczego w tym roku nikt do mnie nie przyszedł i nie dostanę paczki? To są tak zwane postawy roszczeniowe, czyli według tego, co jakby narzuca nam szlachetna paczka, czyli ten cel, który gdzieś tam mamy, to no nie pomagamy rodzinom, które są roszczeniowe, które wołają o tą pomoc, że to właśnie mi musicie pomóc, że to mi się należy, że no ja mam bardzo trudno, więc ja potrzebuję wsparcia. No co roku... To jest trudne, jeśli chodzi o weryfikację. Bardzo trudne. No jakby mamy pewnego rodzaju standardy, którymi kieruje się projekt Szlachetna Paczka, idąc już do rodziny, musimy wiedzieć ewentualnie, jakie przychody rodzina ma, żeby potem ewentualnie wiedzieć, czy przekracza dany próg dochodowy, czy też nie. Czy tak naprawdę, jeżeli idziemy do rodziny i nagle dom jest cały wysprzątany, a następnego dnia przyjdziemy i tak naprawdę jest bałagan, więc tutaj jest pokazanie rodziny, także z reguły staramy się nie informować do końca rodzin, że my do nich przyjdziemy, tylko z reguły, jak tak powiem kolokwialnie, wchodzimy z buta, żeby zobaczyć ten stan faktyczny, który w tej danej rodzinie jest, żeby zobaczyć, czy mają telewizor plazmowy, czy go jednak może schowają przed nami, tak? Żebyśmy jednak współczuli i pokazali, że no im się bardzo to należy, żeby tą paczkę dostać. To jest bardzo trudne w weryfikacji. Tak, o co dokładnie proszą, o czym marzą, o tym powiemy sobie za chwilę, o czym marzą oczywiście ci, którzy zostali obdarowywani dotychczas, albo zostaną. Porozmawiamy o Starogardzie, wracamy za moment. Pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej, to były różne konsole, gry, które dopiero wchodziły. Nie będę wymieniał nazw, ale nawet dzieciom rozdawano w sklepach plakaty, aby powiesiły je w domu i aby rodzice wiedzieli, że to ich wymarzony prezent. Okazało się, że guzik z tego, te prezenty były za drogie. Czasami są to fanaberie, czasami jest to konieczność. W przypadku szlachetnej paczki, jeżeli chodzi o wybór rzeczy, produktów, zdarzyło się coś nietypowego, jeśli chodzi o realizację tego typu paczek na przestrzeni lat, Paulina? Jeśli chodzi o różne artykuły, przedmioty nietypowe, które znalazły się w szlachetnych paczkach, to tak, było ich wiele. Były to sprzęty różne medyczne, były marzenia spełnione, tak jak Michał w poprzednim bloku powiedział, że były również vouchery do zrealizowania, różne szalone rzeczy. Nie pamiętam teraz do końca, jakie to dokładnie były szalone, ale wiem, że to były takie typu atrakcje, przejazd go-kartem albo z szybkim samochodem. No generalnie w paczkach szlachetnych, jeśli chodzi o marzenia, to jest dużo
fajnych rzeczy, ponieważ jednym z elementów Szlachetnej Paczki są szczególne upominki, które są spersonalizowane do konkretnej osoby. Więc w każdej paczce jest mały prezent dla każdego członka rodziny, dla mamy, taty, babci, dzieci. Wszyscy mają, dostaną coś, co jest dla nich konkretnie jako drobny upominek szczególny. Za nami etap, w którym to słuchacze, mieszkańcy wybierali osoby, wskazywali te, którym trzeba pomóc. Wiecie, jakie to były osoby? Czy młodsze, w średnim wieku, wielodzietne rodziny, osoby starsze, samotne? W tym roku wyjątkowo jest to bardzo różna grupa odbiorców Szlachetnej Paczki. W zeszłych latach to było tak, że przeważnie do seniorów chodziliśmy. W tym roku, jak patrzymy na system, to również są seniorzy, ale są też osoby, którym się w tym roku coś stało. Nie mówimy tutaj o uchodźcach, tylko o ludziach z pożarów. Mamy bardzo dużo w tym roku ludzi z pożarów właśnie. Mamy dużo samotnych matek, którym w ciągu roku teraz, nie wiem, na przykład coś się wydarzyło, że znalazły się w tej trudnej sytuacji, w której obecnie są. I wyjątkowo w tym roku, bo odwiedziliśmy 40 rodzin, to jest mała ilość rodzin, jak w porównaniu do poprzednich lat, gdzie odwiedzaliśmy nawet setkę rodzin. W Starogardzie czy w powiecie? W całym powiecie starogardzkim. Odwiedzaliśmy ponad setkę rodzin. W tym roku odwiedziliśmy 40 rodzin, ale zostało zakwalifikowanych 26, więc tak naprawdę więcej niż połowa została zakwalifikowana, więc w tym roku ci, którzy zgłaszali rodziny, naprawdę dawali nam takie perełki, takie rodziny, które faktycznie potrzebują pomocy, no bo my jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy znajdują biedę, naprawdę skrajną biedę, gdzie tam naprawdę nikt nie dociera i nagle jesteśmy my, jakaś sąsiadka zgłosi, więc my wchodzimy do domu, rozmawiamy, poznajemy daną rodzinę i staramy się pomóc według konkretnych potrzeb. W Starogardzie generalnie mamy 15 wolontariuszy. Jest to fantastyczna ilość, jest ich co prawda oficjalnie 15, jest nas trochę więcej, ponieważ każdy wolontariusz, który w poprzednich latach pomagał, w tym roku też się gdzieś tam udziela, zawsze pyta, co tam słychać, albo wspiera nas podczas Weekendu Cudów. Jesteśmy głównie weteranami, tak o nas mówią, ponieważ jesteśmy wolontariuszami już któryś rok. Są wolontariusze, którzy są ponad 5 lat, 6. Są też tacy nowi. Wiadomo, każdy może dołączyć. W następnych latach będziemy również prowadzili taką rekrutację. Przepraszam, czy to jest podobne jakby do WOŚP-u, jeśli chodzi o zasady działania, tworzenie grup i tak dalej? Wolontariusz WOŚP-u jest jednorazowym wolontariuszem, który chodzi danego dnia. My działamy przez prawie cały rok. Głównie najbardziej intensywne są te jesienno-zimowe miesiące. Wolontariusz WOŚP tylko głównie jest w jednym dniu, my działamy, odwiedzamy rodziny, angażujemy się i dajemy z siebie coś więcej niż tylko i aż chodzenie, kwestionowanie z puszką. Czyli tak, po jednej stronie zgłaszają się osoby, które potrzebują pomocy albo są wytypowane, po drugiej stronie są osoby, które będą sponsorować tym danym osobom paczki, prezenty, upominki. Czy one wiedzą, kto to jest? Czy to jest anonimowe? Staramy się, żeby było wszystko anonimowe. Celem Szlachetnej Paczki jest robienie jak największej anonimowości, więc rodzina, która trafia do systemu, ma zmienione imiona. Historia jest jak najbardziej przybliżona, natomiast wszystko inne jest anonimowe. Darczyńca zna historię, wie, co się stało, ale nie zna takich rzeczy jak, nie wiem, szczegóły, jakie konkretne leki dana rodzina przyjmuje, albo gdzie mieszka, w jakim w ogóle skraju powiatu starogardzkiego. Jest jeden wyjątek, ponieważ darczyńca, gdy już wybierze tę rodzinę, zrobi paczkę i przyjedzie z tą paczką do naszego magazynu podczas Weekendu Cudów, jest taka opcja, że jeśli darczyńca i rodzina wyrazi zgodę na wzajemny kontakt... To prawie jak dawca narządów. Tak. No, Grzegorzu, porównanie. No jeśli darczyńca i rodzina wyrażą zgodę, no to wtedy darczyńca może przyjechać do takiej rodziny, ale tu musi być zgoda obustronna. Przed nami Weekend Cudów. Co to takiego? Co się będzie działo? Kiedy ten weekend przypada? Podejrzewam, że wkrótce. Zostańcie koniecznie z nami. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. W każdy piątek w Radiu Starogard premierowo Porozmawiajmy o Starogardzie. W ciągu weekendu powtarzamy program na naszej antenie, a w nowym na YouTubie możecie go sobie sprawdzić. Robiąc to, dowiecie się, czym jest Weekend Cudów, który się zbliża, jeśli chodzi o Szlachetną Paczkę. Co to takiego? Kiedy? No, Weekend Cudów to jest przede wszystkim moc emocji, radości,
łez wzruszenia, ale przede wszystkim takiego, jakby takiego finału tego wszystkiego, co my na co dzień robimy jako wolontariusze Szlachetnej Paczki. W naszym rejonie Starogardański Weekend Cudów planujemy na 10 grudnia, jest to sobota. To jest dzień, w którym darczyńcy do naszego magazynu, który jest w tym roku, jak i w latach ubiegłych też w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Wybickiego, dzięki współpracy z panem dyrektorem, panem Robertem Jurkiem. Czy jest on dobrze chroniony? Bardzo dobrze, jest zabezpieczony na kilkanaście zamków ochrony i wszystkiego, żeby te paczki, które tam zjadą się w sobotę, były dobrze zabezpieczone, choć tak naprawdę to trwa do 15 minut, bo paczki przyjadą, one są jakby przez naszą fantastyczną logistyczkę Asię spisane, zaznaczone, gdzie mają jechać i w sumie tak naprawdę po spotkaniu z darczyńcą, gdzie my poznajemy wtedy właśnie darczyńcę, osobę, która te paczki przygotowuje, mamy możliwość chwilę porozmawiania z nim, poznania go też osobiście, wręczenia małego upominku w podziękowaniu za to, że zaangażował się w ten projekt i potem ta paczka w samochód jest pakowana i razem z wolontariuszami jedzie na wskazany adres przez Asię i wręczana rodzinie. I wtedy też się dzieją cuda, bo zadaniem rodziny jest, jak otrzyma te wszystkie prezenty, przy nas otworzyć, sprawdzić zawartość wszystkich paczek. My również to obserwujemy, bo sprawdzamy, czy paczka jest przede wszystkim prawidłowo przygotowana przez darczyńcę, bo to nie jest tak, że przepraszam, nie ma weryfikacji przed wręczeniem tej paczki. Nie. Bo załóżmy na przykład, nie wiem, określiliśmy wartość budżetu takiej paczki, ale zabrakło mi pieniędzy i kilka rzeczy pominąłem. Co by się stało, gdyby jako darczyńca tak uczynił? No, zdarzały się kiedyś takie rzeczy, ale najważniejsze, co darczyńca musi spełnić w momencie, kiedy bierze rodzinę na siebie, to spełnić kluczowe potrzeby. W każdym z takich arkuszy, oprócz tego, że rodzina wypisze swoje wszystkie potrzeby, to na samym końcu wskazuje te trzy najważniejsze, którego obowiązkiem darczyńcy jest spełnić. Jeżeli darczyńca wie, że niestety nie da rady z czymś, bo różne są sytuacje losowe, to informuje nas, to wtedy naszym zadaniem Super W jest jak najszybciej te trzy kluczowe potrzeby spełnić, które rodzina wypisała. A są osoby niezadowolone? Nie pamiętam. Nie zdarzyło mi się przez te tyle lat, co jeżdżę do rodzin wręczając paczki i otwieramy je, to ja z reguły jestem tym pierwszym bądź drugi, który widzi łzy starszej pani, to od razu płaczę razem za nią. A powiedzcie, czy macie kontakt potem z tymi obdarowanymi osobami albo darczyńcami? Tak. Czy, nie wiem, spotykacie się, dzwonicie, utrzymujecie tak, jakieś relacje? Jakby z rodziną mamy kontakt w późniejszym etapie. Za rok. Nie możemy za rok, nie, paczka nam na to nie pozwala. Za rok to może, jak są co niektórzy, którzy chcieliby ponownie otrzymać paczkę, to może tacy się zdarzają, ale nie, po wręczeniu paczki, po okresie tym świątecznym, po Bożym Narodzeniu, kontaktujemy się z rodziną, żeby też zapytać się, jakby, jak już opadną z emocji, jak się czują, jak te prezenty wykorzystali w jakikolwiek sposób, a także z darczyńcami, jeżeli są tutejsi na zasadzie, że to są nasi znajomi, bo w większości tak naprawdę to są firmy, które są zaprzyjaźnione z nami, bądź przyjaciele, którzy co roku wspomagają nasze działania, no to z nimi też oczywiście gdzieś tam rozmawiamy, pytamy, jakim to się w tym roku tworzyło, czy było może trudniej, łatwiej, albo czy może większa grupa się do danego prezentu przygotowała, bo to jest fajne, no my lubimy wiedzieć, jak ci darczyńcy to tworzą, a też lubimy widzieć to, jak rodziny te paczki otwierają, jak się cieszą z każdego tak naprawdę prezentu. A są też prace albo jakieś podarki wykonane własnoręcznie? Z reguły kartki, bo każda rodzina powinna przygotować takie podziękowanie dla swojego darczyńcy. I z reguły rodziny przygotowują wtedy takie samorobne kartki bądź prezenty. Kiedyś jeden pan przygotował obraz, namalował dla rodziny. W innych też pamiętam właśnie wykonane ręczne kartki, pomalowane bombki, listy różnego rodzaju z pięknymi słowami do darczyńców. Więc tego rodzaju rzeczy są. Są też na przykład prezenty, jeżeli jakaś firma robi, to wrzuca swoje na przykład gadżety reklamowe. Czego nie zachęcamy robić. Wizytówki radia, żebyś wrzucał do każdej. On z kontaktem do ciebie, żeby za rok prosili o pomoc? Nie, ja akurat czasami bym nie odbierał telefonu. Wy też nie rozłączajcie się, nie odchodźcie daleko, bo porozmawiajmy o Starogardzie, trwa w najlepsze. No i tak na pogaduchach
mija bardzo szybko czas. Podczas Weekendu Cudów też wszystko szybko zleci, ale o tym już mówiliśmy. Porozmawiajmy o Starogardzie. Naprzeciwko mnie Paulina Schulz i Michał Hinz. Jeśli chodzi o raport biedy, o to chciałem spytać tak pokrótce, co to jest, bo wspominałeś poza anteną, że jest coś takiego przygotowywane i wiemy o tym, że coraz trudniej się żyje ludziom, bo ceny w sklepach za artykuły spożywcze pierwszej potrzeby podrożały i to drastycznie. Czy to też ma coś z tym wspólnego? Na pewno. Raport biedy, tak pokrótce, to jest podsumowanie całego roku działań Szlachetnej Paczki, bo Szlachetna działa nie tylko w listopadzie, grudniu i styczniu, ale również przez cały rok, bo jest cały proces pracowania z rodziną. Raport biedy jest takim podsumowaniem wszystkiego, od kosztów, wydatków, po sytuację daną w Polsce. Zeszłoroczny raport biedy ukazał się w środę, więc można już go znaleźć na Szlachetnej Paczce. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, jak działa Szlachetna Paczka, albo czy w ogóle Szlachetna Paczka jest potrzebna, i jak wygląda ubóstwo w Polsce w obecnym czasie, to właśnie tam przeczyta o tym wszystkim. Jest tam wszystko wyszczególnione konkretnie na potrzeby, na kategorie, na wszystko. Tam jest wszystko naprawdę opisane, więc jak ktoś chce... A to jakiś przykład, co tam jest, jeśli chodzi o dane? Przykład. Jest informacja o tym, jak bardzo w skrajnym ubóstwie żyją seniorzy i jak ciężko im wyżyć ze swojej emerytury. Jest też informacja o niepełnosprawnych dzieciach, które... i ich rodzicach, którzy zostali sami sobie zostawieni. Mówimy o ich potrzebach, czy o liczbach, czy... Mówimy o liczbach, o kwotach, które ich spotykają, o obecnych sytuacjach, o statystykach przede wszystkim. Tam wszystko po prostu jest zawarte. To jest taka broszura informacji. Super W. Szlachetna Paczka to paczka, oczywiście. A czym jest Super W, albo kim jest? Super W, to najprościej mówiąc, wolontariusz. Myślę, że nie trzeba za daleko sięgać myślą. Super W to jest po prostu super wolontariusz, czyli osoba, która daje z siebie naprawdę swoje 100% podczas trwania akcji Szlachetna Paczka, czyli odwiedzanie rodzin, wpisywanie ich do systemu, tworzenie opisów, rozmowa z darczyńcą, rozmowa z rodziną, kontaktowanie się z liderem i z innymi Super W, czyli to po prostu jest taki super człowiek, który daje z siebie wszystko jako wolontariusz w tej danej kategorii. Dlaczego warto pomagać? Bo sprawia to przyjemność i myślę, że każdy, kto lubi widzieć efekty pomocy, to jest chętny do pomocy, bo tutaj w naszym akurat projekcie widać to od razu, jest potrzeba, jest paczka, jest chęć pomocy i widać od razu efekty tego, co się stało. Michał, to samo pytanie do ciebie. Pomagać przede wszystkim, tak jak powiedziała Paulina, bo to cieszy i raduje, ale przede wszystkim gdzieś tam myślę, że to może być indywidualna sprawa, ale zaspokaja pewnego rodzaju potrzeby, które każdy z nas ma, że jeżeli komuś pomoże, to czuje się gdzieś tam na tym sercu cieplej, lepiej, że zrobiłem coś dobrego dla drugiego człowieka, a w tych takich trochę teraz cięższych czasach, to myślę, że ta pomoc i dawanie siebie czegoś dla kogoś innego, czy to czas, czy upominek, czy stworzenie nawet czegokolwiek, to zawsze spowoduje u drugiego człowieka uśmiech na twarzy i takie chociaż chwilowe szczęście. No właśnie, jeśli chodzi o pomaganie, no to nie chodzi o to, aby dawać pieniądze na ulicy, bo ktoś nas o to prosi, tylko no, wiadomo, taka pomoc niekoniecznie wyrwie tę osobę ze stanu, w którym jest, ale to już chyba temat na inną audycję. Ja ostatnio pomogłem jednej pani w pociągu relacji Regio Chojnice Tczew. Po prostu zakrztusiła się podczas rozmawiania i pokazała, żeby ją uderzyć w plecy i pomogłem. O taką pomoc też chodzi. To nie możemy zakładać, że nas to nie dotyczy, bo widzimy, że ktoś, nie wiem, leży, jest zimno, ławka, śnieg, mróz. O tym też warto pomyśleć. Bardzo wam dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja też lubię pomagać. Paulina chce jeszcze coś powiedzieć, bardzo proszę. Tak, bo ja przede wszystkim chcę pozdrowić wszystkich naszych super wolontariuszy ze Starogardu, wszystko, całą naszą ekipę, bo na pewno nas słuchają, wiemy już na grupie, że nas słuchają, więc my was serdecznie pozdrawiamy. Całuski wysyłamy, jesteście super kochani, robimy dobrą robotę i będziemy się cudownie bawić na Weekendzie Cudów, a ja bym chciała jeszcze pozdrowić moją koleżankę Ewę, która też słucha tego. Tak, i pozdrawiamy przy okazji jeszcze Ośrodek Sportu i Rekreacji, bo stamtąd czy wywodzi się Paulina, mogę tak powiedzieć? Oczywiście, że tak, moja pierworodna praca zawodowa. Będziesz na meczu w niedzielę? Kociewskie Diabły. Niestety studiuję Grzegorzu, więc nie będzie mnie na meczu, ale jestem sercem z Kociewskimi Diabłami. Dajcie z siebie wszystko.
ta muzyka bardzo dobrze buduje napięcie, ale dziś akurat bez spiny mówiliśmy o tym, czym między innymi zajmuje się w swoim wolontariackim życiu Paulina Schulz i Michał Hinz. Co na koniec powiemy słuchaczom? Proszę, Paulina, proszę pierwsza. To może ja jeszcze pozdrowię ekipę, która pracuje w takim sklepie, gdzie można kupić sobie pościel, kołdry, poduszki, takie inne pierdoły, ja a w zasadzie bardzo chcę. Fajne rzeczy. Oni, gdy rozładowują towar, słuchają naszej stacji. Mam nadzieję, że teraz właśnie towar przyjechał. Ja też mam taką nadzieję. Ja bym chciała na koniec powiedzieć, że słuchajcie, starogardzianie, pomagajmy wszyscy razem, wspólnie działajmy. Bądźcie razem z nami tego dnia. Możecie wpaść do nas do magazynu, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda, ale pomoc nie kończy się tylko na tym 10 grudnia, więc pomagajmy cały rok. Ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy już dzisiaj włączyli się w projekt Szlachetna Paczka Rejon Starogardański, którzy nas wspomagają, wspierają, bo to są partnerzy, darczyńcy, wolontariusze i przyjaciele, którzy na co dzień pomagają nam w funkcjonowaniu tego projektu. No i życzę wam wszystkiego dobrego. Niech się dzieje dobrze, niech się dzieje tak, jakbyście chcieli, żeby było i w związku z tym, że piątek, weekendu początek, to zróbcie coś dobrego dzisiaj dla siebie wieczorową porą. Więc wszystkiego dobrego od fantastycznych Super W. No i to był ostatni program w listopadzie. Grzegorz Kochański, kłaniam się, pozdrawiam. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci i do usłyszenia.